Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PC-ta i kontynuujemy sobie dalej wyzwanie Defindo. Nagrywane jest to tego samego dnia, w sumie zaraz po zakończeniu poprzedniego odcinka. Tak więc, poprzednim razem profesor Sprout na zakończenie poprzedniego odcinka powiedział nam, że możemy pajęczyny również czarem Defindo przecinać, tak więc skorzystaliśmy sobie teraz z tego. I poprzednim razem dostaliśmy się, a raczej nawet nie, że dostaliśmy się, a bardziej uczestniczyliśmy w zgromadzeniu uczniów, gdzie to bawiliśmy się w rzucanie czarów między sobą, wiecie, na zasadzie Expelliarmus i tak dalej. No w każdym razie był to tak zwany turniej, lub ja coś prawdopodobnie przekręciłem, więc w montażu tutaj oczywiście poprawię. I okazało się, że wiele uczniów, jak i nauczycieli poznało sekret Harry'ego, a mianowicie to, że on jest wężousty, czyli potrafi porozumiewać się z wężami. I to dało im wskazówkę, że Harry może być potomkiem Salazara Slytheryna, na co Harry nie chce uwierzyć i nikt, zresztą jemu też nie chce w to uwierzyć, że on nie jest potomkiem Salazara Slytheryna, więc no wiecie o co chodzi. Troszeczkę to jest słabe, nie będę tego ukrywał. O, i to się chyba zaliczyło jako secret. No i oczywiście standardowo tam, kiedy trzeba było pocieszyć Harry'ego, no to nikt nie chce pocieszyć Harry'ego, no i wygląda to jak wygląda. No cóż ja tu mogę więcej powiedzieć w tej kwestii. Dobra. Sprawdźmy, czy tutaj czasem nic nie będzie. Sprawdźmy, czy tutaj czasem nic, aby na pewno nie będzie, bo coś mi się wydaje, że kurde, jakiś secret jeszcze będzie tutaj. No kurde, pewnie, że będzie. Wy to widzicie? A i przy okazji, jak widzicie, mamy dodatkowe życie. To trzeba też sobie nadmienić. No i tak to robimy sobie wyzwanie Defindo, no nie? To już mówiłem, że byliśmy u profesor Sprout. I tyle w zasadzie. Dobra, zobaczmy kartę. Ulryk Niegodziwy, średniowiecze. Niezwykle ekscentryczny czarodziej znany między innymi z tego, że nosił meduzę zamiast kapelusza. Okej. Okay. To ja bym nie powiedział, że jakiś taki... Czekajcie, jak to gra powiedziała? Niezwykle ekscentryczny, ja bym powiedział, że bardziej pojebany, że nosi meduzę zamiast kapelusza, ale okej. Okay. Niech będzie. Jeżeli gra chce go w taki sposób przedstawiać, no to niech go przedstawia. Jakby nie mnie to oceniać. I teraz zobaczmy, co się stanie, jak ten klocek przesuniemy. A, widzicie, kurde, kolejny secret. Czyżby kolejna karta? No pewnie, że tak. Dorwent Shimpling, 1912 czasy obecne. Aby wygrać, zakład zjadł w całości jadowitą tentakulę i przeżył, choć wciąż jest purpurowy. Okej, okay, czyli przeżył, choć wciąż jest purpurowy. No to jest karta, którą również w kamieniu filozoficznym żeśmy zebrali. Tak by the way. Tak więc to jest nam karta bardzo dobrze znana w tym momencie. Bo on wystąpił w kamieniu filozoficznym na PC-ta, PS1 oraz PS2, z tego co chyba pamiętam, o ile dobrze pamiętam. A jeżeli chodzi o wersję PS2, to mogę się oczywiście tutaj pomylić. Oczywiście, kurde, wszędzie ślimory i inne tego typu przeciwnicy. Inni tego typu przeciwnicy. A już nie wspominając o tych chujkach, ognistych krabach. Ale dobra, powiedzmy, że zignorujmy to. Tu jeszcze przy okazji skercz musimy rzucić. Tak więc ciekawie, nie będę tego ukrywał. 6 na 11 sekretów, kurde, no to może się nam uda wszystkie sekrety tutaj zebrać. Byłoby fajnie. Bo wtedy to tylko bym miał jedno wyzwanie, które musiałem powtarzać, czyli wyzwanie Scourge. Więc miejmy nadzieję, że to będzie jedyne wyzwanie, które musiałem powtarzać. I że nie będę musiał wracać do jakiegokolwiek wyzwania. Oby. Okej, spadliśmy niżej teraz. Mamy gwiazdkę zadań. O 8 z 14. I teraz... Dobra, tutaj nie mam żadnego Lumosa ani nic. Aha,
fajnie. Bardzo fajnie. Naprawdę, jestem wręcz uradowany z tego, że muszę jeszcze raz powtarzać tą zasraną sekcję. A najgorsze jest to, że nie ma autozapisu. Więc muszę na nowo zbierać te wszystkie karty i sekrety. Ja pierdzielę. No to jest po prostu złośliwość rzeczy martwych. Dobra, jestem z powrotem. Wróciłem na tak zwane miejsce zbrodni. Mamy 6 na 11, więc cały czas podtrzymujemy się tego, co powinno być. I tutaj mamy księgę zapisu, więc w tym momencie, kurde, jesteśmy uradowani, jakkolwiek to oczywiście brzmi. I teraz sobie zerknijmy, czy czasem nie ma tutaj nigdzie żadnej interakcji, żeby rzucić czar, żeby dostać się do jakiegoś specjalnego miejsca. Ale na to wygląda, że nie ma. Okej, mamy przy okazji hordę gnomów, których trzeba będzie tutaj pocisnąć. Dokładnie tak. Ten jeden się w ogóle tam zbagował. Serio, one muszą się tak bagować. Dobra, niech on se tam siedzi. Wywalone w niego. Tutaj nic nie możemy rzucić, nic kompletnie nie możemy rzucić. Więc idziemy sobie dalej. Jadowita tentakula. Nie zbliżaj się do niej, mocno gryzie. Za pomocą Defendo możesz ją oszołomić i podcinać jej macki. No, to już zauważyłem. Pamiętam, kurde, Defendo w wersji na PS2. Boże święty. Walka z jadowitą tentakulą. O mój Boże, nigdy więcej. Serio, kurde, to była naprawdę masakra, jeżeli chodzi o wersję PS2 kamienia filozoficznego. Ja myślałem, że ja tam, nie wiem, sobie włosy urwę w pewnym momencie. To była jedna z cięższych walk. I mówię to całkowicie nieironicznie. Tylko całkowicie poważnie w tym momencie to mówię. Z całkowitą powagą. Dobra, tam. Walić was? Zobaczmy, co jest wyżej. Swoją drogą, napiszcie w komentarzach, jak wspominacie wyzwania Defendo, przepraszam. Bo jestem bardzo ciekaw waszych wspomnień, jeżeli chodzi o samą grę, no nie? Jeśli rzucisz na nie Defendo 3 razy, zniknął. Okej. Z nimi nie mam zamiaru się póki co naparzać. Ale sobie na razie pozbieramy to, co powinniśmy zebrać. Czyli fasolki między innymi i przy okazji gwiazdkę zadań, która tam na nas czeka na samym końcu. O, to już 10 z 14 jest. Blainmain Stalk, 1920, czasy obecne. Ekspert w dziedzinie niemagicznych oraz autor wielu książek, m.in. Niemagiczni, którzy widzą. Studium poczucia magii u niemagicznych. Okej. To nieźle w takim razie. Czyli no to wygląda, że typ wywodzi się z rodziny niemagicznych. O ile dobrze mam rozumieć. Nie wiem, może ja to źle zrozumiałem, ale tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co zostało tutaj przedstawione. W razie co, drogę otworzyłem. No i mamy ich na strzała, kurde, tych frajerów. Jezus Maria, nawet nie pamiętam, jak oni się nazywają. Przepraszam was najmocniej, ale zapomniałem w ogóle, jak te stwory się nazywają. Pewnie w montażu tutaj coś dam. Bo, no kurde, słabo bym powiedział. I mam pewne powątpiewania, jeżeli chodzi o liczbę sekretów. Wydaje mi się, że coś pominąłem. Ale nie mam pewności stuprocentowej, więc na razie nie chcę krakać. Bo trochę to jest dziwne, że mamy już 7 na 11 i mamy praktycznie zaraz 11 gwiazdek zadań. Więc coś na bank zostało pominięte przeze mnie, a ja na to nie zwróciłem uwagi. Czyli trzeba będzie tutaj wrócić, znając moje szczęście.
Czemu ja nie mogę zrobić tych wyzwań za pierwszym razem? Rictus Sempre zrobiłem za pierwszym razem, miałem wszystkie sekrety. Skercz musiałem powtarzać. Dobra, lochy zrobiłem za pierwszym razem, jeżeli chodzi o tamtą, jeżeli chodzi o poszukiwanie tych składników na eliksir wielosokowy. Okej, to mogę powiedzieć, że zrobiłem za pierwszym razem, no ale reszta... Resztę nawet nie mogę za pierwszym razem zrobić, bo kurde, zawsze coś. Zawsze coś. No nie, mam nadzieję, że jednak kurde zrobię tutaj 100% i nie będzie kurde przypału, bo jak będzie przypał, no to słabo trochę. No nie wiem, naprawdę tutaj nic nie ma, żadnego sekreta. Serio. Bo ja coś czuję, że jestem blisko końca tego wyzwania. Coś mi się tak wydaje. Nie wiem. Nie wiem, powiem wam szczerze, że to jest posrane w ogóle. Ja rozumiem, że dzisiaj jest prima aprilis, ale mam nadzieję, że kurde mi jednak szczęście faktycznie dopisze, a nie będzie mi kurde jeszcze dokopywać. Jakkolwiek to brzmi. Zobaczmy, czy tutaj czegoś nie ma. No ale nie widzę, żeby tutaj coś było, no cholera jasna. No i widzicie, i właśnie tak to jest, że idzie ci dobrze przez powiedzmy pewien okres, a potem gra pokazuje ci środkowy palec i dzieje się, co się dzieje. Nie lubię tego bardzo. Zresztą nikt chyba czegoś takiego nie lubi. Ale miejmy nadzieję, że będzie z tego jakieś pozytywne zakończenie, że jednak okaże się, że tam dalej są jeszcze sekrety. No bo naprawdę nie mogę uwierzyć w to, że wszystko zostało ominięte przeze mnie w taki, a nie w inny sposób. No mi się ciężko jest w to uwierzyć. W szczególności, że ja naprawdę wchodziłem w interakcję z tymi wszystkimi ścianami i tak dalej, co? I teraz wszystko od zera mam robić. Tutaj nic nie ma na pewno. Nawet nie ma możliwości rzucenia Lumos, a tak to by pewnie coś tam było za ścianą. Dobra. Skoro tak to wszystko wygląda, no to musimy najwidoczniej iść. Aha, to jest secret niby. Okej. To nie jest secret w takim razie. Z żadnej karty nic, tylko coś takiego. O, ale to przejście mi się bardzo podoba. Takie kurde podziemne przejście. Szanuję za coś takiego. To jest mega tematyczne, jeżeli chodzi o lekcje zielarstwa. I mówię to całkowicie nieironicznie. A te katakumby to już w ogóle kurde na plus. Bardzo fajny dodatek. Lubię coś takiego naprawdę i mówię to autentycznie. Lubię takie poziomy w grach. I za to właśnie szanuję, że coś takiego zrobili w tym harm. Tylko wydaje mi się, że tędy jeszcze nie powinienem tutaj być. Więc dlatego ja się chyba cofnę. Mimo co. Zaryzykuję cofnięcie się. No przy okazji zbiorę korę drzewa. Dokładnie tak. I tam wyżej coś jest kurde, ale tam się nie mogę dostać. Chyba. Nawet nie mam nigdzie jak możliwości czaru rzucić. A nie, jest tutaj czar, widzicie? No właśnie. Ja bym ominął tak w taki prosty sposób gwiazdkę, no proszę was. 11 na 14. Aha, dopiero 11 gwiazdek? A mi się wydawało, że już mamy 11. Całe życie w błędzie, bez kitu. I tutaj małe, kurde, te pajączki. Czy to są, nie wiem, mrówki? Może to są glonojady? Małe glonojady. Nic tutaj nie można zaczarować, nic a nic. Dobra, okej. Tutaj też nie. Mamy przejście eleganckie. Teraz... O! Coś tutaj jest. Haha, widzicie?
Dokładnie tak. Eladora Kettridge, 1656 do 1729, odkryła właściwości goździka, gdy dusząc się po jego zjedzeniu włożyła głowę do wiadra z wodą. Okej, to troszeczkę smutna historia, nie będę tego ukrywał. Więc dobra, zobaczymy co i jak. Na razie mamy 9 na 11, więc trzeba naprawdę tutaj patrzeć co i jak, jak i gdzie. Trzeba wszystko eksplorować, co do ostatniej kropelki. Później wychodzą takie kwiatki, że coś pominąłem, a mogłem to zdobyć od razu, więc no. Tutaj sprawdzamy, czy nie da się z niczym wejść w interakcję, ale z tego co widzę nie da się. Więc nie ma to tamto. Czy ja czasem nie atakowałem tych tentakuli? One powinny w ogóle paść. Dobra, teraz wszystkie padły. O, kolejny secret. Na 11, dobra. Lord Stothard Withers, 1672-1769, hodowca latających koni. O, to ja bym poprosił jednego latającego konia. Skoro jesteś hodowcą, no to powinieneś, że tak powiem, mi dać jednego. Tak, o, po znajomości, bo wiesz, jestem Harry Potter, dziecko, które przeżyło. I dobra, mamy 10 na 11, więc teoretycznie chyba mamy wszystko pod kontrolą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie dam sobie ręki uciąć w tym momencie. Tu przy okazji mamy save'a, więc jesteśmy bezpieczni. I co teraz, co teraz, co teraz? Okej, możemy przejść, niby. I możemy też przy okazji tego ślimaka chyba eksportować dalej. I tak też zrobimy. Bo coś mi się wydaje, że z tym ślimakiem coś jest na rzeczy. Tu już w ogóle... Ej, przecież w poprzednim odcinku to my tutaj zaczynaliśmy. Lol. Patrzcie, zobaczcie jaki plot twist. Panie kolego, prosiłbym ciebie, żebyś, nie wiem... O Boże święty, teraz trzeba go będzie jakoś wrzucić tutaj. No dawaj gościu, współpracuj, proszę. Jezu, nie chcę współpracować, co za śmieć. Nieważne, dobra. Tu już widzimy jednego tego ślimaka. I co tutaj będziemy mieli teraz? Bo tutaj widzę, że się jedna droga przed nami zamknęła. I na lewo musimy dać tego ślimaka, no to damy go. O, mamy wszystkie sekrety, elegancko. I tutaj musimy następnego ślimaka dać, dobra. To zobaczymy. Tylko najpierw niech się jakiś ślimak pojawi, bo tamten był, ale no się zmył. Okej. Mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem zrobione. Że nic nie pominąłem. Okej, został ostatni ślimak. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Idziemy do sekretu. Tam musimy ciebie umieścić, śmieciu. Więc chodź, idziemy. Powolutku do przodu, taś, 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 gościu. I mnie nie denerwuj nawet. Dokładnie. I elegancko, o to chodziło. Kogo tym razem? Tadeusz Turkel, 1632-1692. Wsławił się spłodzeniem 7 harłacznych synów, których z obrzydzenia zamienił w wieże. Co? Z obrzydzenia on zamieniał swoich synów w wieże? Czyli co? Czyli ci synowie to mogli być... Konkurencja dla Sonika w tym momencie. Tak tematycznie, że tak powiem, nawiążę.
O, i mamy tutaj gwiazdkę zadań ostatnią. Elegancko. W sensie, ostatnio mamy wszystkie już zebrane, ale chodzi o tą główną, tą taką wielką, wielką. Tam coś jest. Co tam jest? A tam tylko fasolki są. Nic innego. Tak bardziej przy krawędzi. O, będziemy się tak trzymać przy krawędzi. Dokładnie. I zbierzemy coś tutaj. O, co nieco tutaj zbierzemy. I nic tutaj już nie mamy, więc możemy kończyć wyzwanie. Elegancko. Pomicie, panie Potter. Ukończył pan wyzwanie Defendo. Czas, jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. No i okej. To, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Więc teraz możemy sobie tutaj to odblokować i mamy chyba secret w tym momencie odblokowany, z tego co dobrze pamiętam. O, i przy okazji kartę. Norwell Twong, 1888-1957. Zginął ratując dziecko niemagicznych przed zbiegłą mantykorą. Pośmiertnie odznaczony orderem Merlina pierwszej klasy. O Boże, to troszeczkę smutna historia. Ale nie, trzeba tego gościa pochwalić. Bardzo mężny sposób poświęcił swoje życie, żeby uratować dziecko niemagicznych, więc za to dożywotni szacun w tym momencie. I mówię to autentycznie bez kappy. I gdzie ja mogę teraz ten? Bo widzę, że mogłem tutaj użyć tego, Lumos. I na co mi ten Lumos, tak by the way? Tu w ogóle możemy wrócić z powrotem do tego wyzwania. Ale my myślę, że nie będziemy wracali do wyzwania Defindo, bo już zrobiliśmy je na 100%, więc po co miałbym tam wracać? Harry! Hermiona mówiła mi, że zrzucone skórki boomslangów można znaleźć koło cieplarni. Chodź za mną, Harry! Czyli to jeszcze nie koniec błoni Hogwartu. Całe szczęście, bo już się bałem, że to będzie krótki segment tylko. Ponieważ musimy iść jeszcze do cieplarni. Drugiej zresztą. Lub pierwszej, lub tej, w której mieliśmy lekcję. Ponieważ okazuje się, że jednak musimy tam jeszcze coś zdobyć. Zawsze jest tu bardzo ciepło. No właśnie, zawsze jest tutaj bardzo ciepło. Więc zanim pójdę za Ronem, to zobaczymy, co jest za cieplarnią. Uwielbiam ten soundtrack. Po prostu musiałem się aż wyciszyć. To jest mój ulubiony soundtrack, jeżeli chodzi o błonie Hogwartu. Naprawdę. Przysięgam wam tutaj na serduszko moje. Uwielbiam go po prostu. Najlepszy soundtrack. Dobra, troll tam został, więc bardzo dobrze. Przy okazji jeszcze wam rzucimy tam grzybem. Cieplarnia jest zaraz za tymi drzwiami, Harry. Powodzenia! Ja będę uważał, czy nie idzie profesor Sprout. Weźcie się w końcu zdecydujcie, czy to jest profesor Sprout, czy profesor Sprout. I to jest nowy obszar w tym momencie, dlatego że mamy tutaj nowy licznik tych sekretów. I ja z chęcią oczywiście zeksploruję ten obszar w 100%. Bo zależy mi, żeby zdobyć secret. A raczej wszystkie sekrety. Skoro już tak bawimy się w zbieranie tych sekretów, to miejmy nadzieję, że się uda wszystkie tutaj odblokować. Na szczęście nie mamy tutaj żadnej czasówki, więc nic nas nie goni. Nic nam nie stoi na przeszkodzie, jak to się mówi. I to w ogóle jest 7 odcinek już, moi drodzy. Kurde, ładnie żeśmy z tą serią polecieli. A w szczególności, że ja to jeszcze na zapas nagrywam, to już w ogóle. Dobra. Zobaczmy, czy co, nie mamy tutaj możliwości wejścia z czymś w interakcję.
Na razie tutaj nic nie ma. Okej, więc skoro tutaj nic nie ma, to zobaczmy w takim razie tą ścieżkę. Lub tę ścieżkę. Żadnego Lumosa, nic. Nic a nic. Alahomory, nic. Nie no, ja tutaj nic nie widzę. Tu nie widzę żadnego wejścia do tego, więc... No trochę słabo bym powiedział. Troszeczkę słabo bym powiedział w tym momencie. Ale cóż... No nie, tutaj z niczym nie możemy wejść w interakcję, mimo że mogę sobie teraz machać myszką na prawo i na lewo. Szkoda trochę. Zmarnowany potencjał na secret. Okej, dobra. Więc teraz musimy dostać się tutaj. Nie, nie tak. Ała, to trochę bolało. Dobra, mamy przejście, elegancko. Więc teraz przejdziemy do korytarza, gdzie nas jeszcze tutaj nie było, tak? Dobrze, dobrze widzę? Oczywiście, że dobrze widzę. Ale nie, nie możemy z niczym wchodzić w interakcję. I teraz będzie przejście do tej książki zapisu. Dokładnie tak. Teraz będzie książka zapisu. Elegancko. No i gdzie są te sekrety? No tutaj na razie nic nie widziałem, więc w tym momencie to, co mogłem zobaczyć i wejść z czymś w interakcję, to wszedłem, no nie? Chyba, że zrobimy inny myk, zakończę tutaj odcinek i wznowimy sobie za niedługo jeszcze raz, wznowimy sobie dalszą część odcinka, żeby po prostu też nie było tak, że to będzie po 50 minut trwał, tak więc to by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Oczywiście zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli moja grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, dlatego że tam powiadamiam was o odcinkach, jeżeli YouTube nie dał wam powiadomień, mimo że macie zaznaczony dzwoneczek. A jeżeli chodzi o grupę na Facebooka oraz na Discord, no to tam się integrujemy wszyscy ze sobą, tak więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo.